Fundacja Polemika zainaugurowała na opatowskim rynku drugą edycję programu stypendialnego dla uczniów szkół średnich z terenu powiatu opatowskiego. W roku ubiegłym fundacja na ten cel pozyskała około 31 tysięcy złotych. Każdy stypendysta otrzymał wsparcie w wysokości 1,5 tysiąca złotych. Ta kwota pokazała, że mamy naprawdę dobrych, młodych ludzi, którzy są zdolni oraz odnoszą wyniki, odnoszą osiągnięcia. Przykładowo jednym z naszych stypendystów jest stypendysta prezesa Rady Ministrów Jakub Masternak. Kolejna nasza stypendystka Anna Jarek z Baćkowic wygrała ogólnopolski konkurs literacki. Także myślę, że poprzednia edycja to był ogromny sukces naszej fundacji, ale też i samorządów, które nas wsparły. Zorganizować coś raz to nie jest sukces. Sukcesem jest się spotkać za rok i powtórzyć to, żeby projekt stał się cykliczny, a nie doraźny. Projekt fundacji chyba już stał się cykliczny, a świadczy o tym chociażby obecność samorządowców na inauguracji drugiej jego edycji. Samorządowcy podkreślali dobrą działalność polemiki dla lokalnej społeczności oraz uwypuklili konieczność zmiany pokoleniowej. Jestem bardzo wdzięczny, że Fundacja Polemika tak skutecznie na naszym terenie działa. Nie tylko w zakresie samych stypendiów, ale też organizując masę spotkań, imprez, pokazuje się w terenie i są to bardzo młodzi, aktywni ludzie. Ja powtarzam, że do młodzieży świat należy i przed wami jest przyszłość, bo to jest jednak potrzebne pewne zmiany pokoleniowe, które będą powoli następowały i w polemii, i w polityce, i w samorządach. Sponsorowanie stypendiów dla ludzi młodych jest niezwykle cennym przedsięwzięciem, albowiem potrzebujemy nagradzać tych, którzy aktywnie uczestniczą w życiu społecznym, a także osiągają doskonałe wyniki w edukacji, bo jest to przyszłość, mają być oni wzorem dla innych, mają ich mobilizować, mają po prostu wykazać, że ich aktywność i zaangażowanie przynosi konkretne efekty. Fundacja Polemika, która swoją aktywnością umożliwia integrację społeczną w dziedzinie społecznej dotyczącej kół gospodyń, jak również ochotniczych straży pożarnych, a przede wszystkim stypendia dla zdolnych uczniów daje możliwości ujawnienia talentu, bo generalnie rzecz biorąc czasami jeden grosz jest potrzebny, aby można było uaktywnić zdolną młodzież. Padły oficjalne deklaracje wpłat na fundusz stypendialny. Nauka to nie koszt, to jest inwestycja. Inwestycja w przyszłość, inwestycja w to, co się naprawdę opłaca. Ja miałem okazję spotkać jednego ze stypendystów poprzedniej edycji i zapytać się, czy te pieniążki, które otrzymał, pomogły mu. Był bardzo zadowolony i za te pieniądze dziękował i takie podziękowania prosił o przekazanie panu prezesowi, jak również całej fundacji. W tym wydaniu fundacji również my jako samorząd dołączamy się do tego stosowny list z naszą deklaracją mojej jako wójta, jak i radnych Rady Gminy, takie stypendium ufundujemy również. Jestem bardzo podbudowany, że możemy pomóc, na pewno pomożemy. W ubiegłej edycji przeznaczyliśmy bodajże 4,5 tysiąca, nie wiem dokładnie kwotę. Na pewno teraz będzie nie mniej. W tym roku również włączamy się w tą akcję stypendialną. My również, jeżeli chodzi o Radę Gminy w Baćkowicach, jak również wójta gminy, też ufundujemy co najmniej 2 stypendia. Ja prywatnie jako Bogusław Wodaczyk także wspieram, dlatego że uważam, że cel jest zacny. Stypendyści będą otrzymywać przez 6 miesięcy po 250 zł. Wnioski można składać do 26 listopada. Jerzy Strzyż, STV Info.